witam wszystkich bardzo serdecznie na otwarciu wystawy czasowej. W Muzeum na Zamku odbyło się podsumowanie badań archeologicznych prowadzonych przy Kościele Salezjańskim w Oświęcimiu. Odkrycie szczątków osób dorosłych, dzieci i niemowląt świadczy o tym, iż została odnaleziona trzecia oświęcimska nekropolia z okresu średniowiecza. Rewelacją okazała się tajemnicza krypta, w której odnaleziono dwa cenne miecze. Średniowieczne monety oraz przedmioty codziennego użytku to zaledwie niewielka część odnalezionych skarbów przez oświęcimskich archeologów. Pomysł na badania archeologiczne wymusiła inwestycja. Inwestycja zmierzająca do izolacji północnej ściany kościoła. I wytyczyliśmy trzy takie rejony. Rejon, gdzie natrafiliśmy wcześniej na mury kaplicy, rejon z, jak się nam wydawało, masowymi grobami szkieletowymi oraz rejon takiego wystającego ze ściany elementu architektonicznego interpretowanego przez nas albo jako przyścienny zewnętrzny ołtarzyk średniowieczny albo elementy jakiegoś starego zamurowanego wejścia do kościoła od strony północnej. To, co zostało odkryte przy kościele salezjańskim, na pewno jest dowodem tego właśnie, jak ta ziemia kryje bogatą historię. Dzisiaj jak zobaczyłem to, ukłon w stronę archeologii na terenie Oświęcimia, oby to nie ostatnie było powiedziane przez archeologów zdanie. Można by prowadzić badania na przykład po drugiej stronie kościoła, strony południowej. Również badania tam pewnie wiele wniosłyby, zwłaszcza jeśli chodzi o ten klasztor podominikański. Natomiast jeżeli tam nie będzie prowadzonej jakiejś inwestycji, to podejrzewam, że na razie nie będzie możliwe. Jeżeli tylko mamy świadomość, że dana przestrzeń zawiera elementy historyczne albo te elementy zostaną odkryte, będziemy na pewno takie działania wspierać. Posadowienie miasta jest na takim miejscu, w takim po prostu korycie rzeki Soły i wzgórkach, że prawdopodobnie musi coś być. Nie, że jest, tylko musi być tutaj coś. Oświęcim był grodem kasztelańskim, był stolicą księstwa w średniowieczu. Natomiast dzisiaj gdzieś przespał Oświęcim ten okres, kiedy w innych miastach prowadziło się już badania wykopaliskowe. I stan badań dzisiaj należy określać jako niestety wysoce niezadowalający. Na swoich odkrywców nadal czekają mury i brama miejska do średniowiecznego grodu nad Sołą. Niestety badania oświęcimskiej historii muszą poczekać na lepsze jutro. Tak samo jak odkryta krypta, której tajemnice z braku funduszy znów zostały zasypane. Jarosław Wilczak, Oświęcim Online.